drodzy, wracamy do powieści realistycznej. Na razie opisaliśmy sobie, że konieczna jest topografia miasta, dlatego, że powieść realistyczna ma jeden nadrzędny cel. Jest mimetyczność. Co to jest mimezis? Mimezis to naśladownictwo rzeczywistości, tak. I to jest poetyki Arystotelesa. Mimetyczność. Oprócz tego, co oznacza, że nie mamy żadnych rzeczy fantastycznych i postaci fantastycznych. Za tym jak powiedzieć o przeczuciach? W powieści realistycznej stosuje się do tego poetykę snu. Poetyka snu. Będziemy mieć bardzo dużo snów. Już czytałam wam tytuły rozdziałów, które mówią o różnych przewidzeniach, wrażeniach. Będziemy mieć liczne sny Rzeckiego, które będą przewidywały przyszłość i mówiły o jego lękach. Będą sny Łęckiej, będą sny Wokulskiego. Pamiętacie, Łęcka w pewnym momencie nawet, że być może Wokulski został raniony w pojedynku. To oznacza, że ona już zaczyna myśleć o nim jako kandydacie jakimś w swoim życiu. A może jako przyjacielu jeszcze, a może już jako partnerze, więc już się o niego martwi. To widać tylko w snach, na żywość się tylko nie przyznaje. Więc mamy tę poetykę snu. Oprócz tego w powieści, jakiego mamy narratora? Mamy narratora wszechwiedzącego, to jest jeden z narratorów, ale mamy też wypowiedzi postaci w pierwszej osobie, tak, kiedy oni mówią o tym, co akurat robią, ale najważniejsze, o czym poświęcimy też myślę całą lekcję, to jest polifoniczność. Kaju Bakhti opisuje polifonię w Zbrodni i Karze i taką polifonię też mam zastosowaną w Lalce. To znaczy, zanim poznajemy Wokulskiego, to słyszymy różne głosy innych ludzi na jego temat. Pamiętacie, jesteśmy sobie w kawiarni, oni piją i mówią, a to taki zwykły kupiec, albo inni. Był wielkim kupcem, mógł taki majątek po Małgorzacie Pfeiffer dostał, a jednak wyjechał handlować. Inni mówią, tak, ale handlował z Rosjanami, tak, to już to nieetyczne. I słyszymy różne głosy na temat Wokulskiego, zanim go w ogóle poznamy. Wiemy już, że on taki zwykły, biedny, postanowił studiować, że sobie wymyślał jakieś ogromne cele, które nie pasują do jego stanu. I to wszystko wiemy, zanim ten Wokulski nam się pojawi. I to jest właśnie ta polifonia, że też jedno zdarzenie mamy z różnych stron przedstawione. Wokulski inaczej nam opisuje i narrator inaczej opisuje nam pojedynek z Krzyszowskim. Krzyszowski inaczej to widzi. I sama Łęcka jeszcze inaczej to przeżywa i jeszcze rozważa inne możliwości, jak to się mogło wszystko potoczyć. Tak za każdym razem, jak mamy kłótnię Krzeszowski, to inna jest wersja jej wydarzeń, a inna jego. Tak? I to jest ta polifonia, że to ten czytelnik wyciąga wniosek. To ten czytelnik ma ocenić. Najważniejsze, co możemy powiedzieć a propos rozwiązań, które padają w Lalce, to jak jest zatytułowany ostatni rozdział Lalki. To jest jasno powiedziane, czy prost nam daje rozwiązania? Jakim człowiekiem jest Wokulski? Czy lepsze jest miłość czy rozsądek? Serce czy rozum? Tytuł ostatniego rozdziału brzmi tak. Wielokropek, znak zapytania, wielokropek. To jest zwieńczenie, to jest puenta Lalki. Okej, dzisiaj możemy powiedzieć, o Boże, co za maniera, jakie to jest zmanierowane, jakie przeintelektualizowane, nie mówiąc nic, mówi tak wiele. Ale pomyślcie o tym, że tam naprawdę nie ma rozwiązań. Będziemy sobie czytać fragmenty o postępie. O tym, co Geist mówi a propos o rozwoju nauki. Czy postęp pomaga ludzkości? To też sobie będziemy omawiać. Czy postęp jest w ogóle potrzebny? Przecież mamy rewolucję przemysłową. Ludzie mówią, że dzięki pracy tworzą nowy, lepszy świat. W powieści realistycznej mamy opisy, jak już mówiliśmy, wielu miast. Musimy mieć też obraz społeczeństwa. Jak już powiedzieliście, jak życie w społeczeństwie? Z niejednoznaczną częścią, w sensie wprost nie mówię nam nich, że arystokracja to nic nie potrafi, ale przez zestaw różnych ich zachowań, wypowiedzi, my jako czytelnicy dochodzimy do takich wniosków. Dlatego jak się nazywał przyjaciel Wokulskiego, który był lekarzem i badał ludzkie włosy? Schumann marzy o tym, że bardzo dużo zarobi na rozprawie naukowej o tym, jak bada strukturę ludzkiego włosa. Co chce zbadać przez te włosy? Różnice między różnymi rasami i chce znaleźć tendencje do chorób, i też do tego tendencji, na przykład, czy ktoś na przykład ma w sobie jakiś rys samobójcy, czy nie, że to wszystko jest zapisane we włosach. To on właśnie mówi, że nie można powstrzymywać, nie można przeszkadzać samobójcom. Bo on sam miał też kiedyś próbę samobójczą, nie? To jest typ bohatera, który dzisiaj stara się być rozsądny, ale on też jest w jakiejś formie szalony. Pamiętacie, dlaczego jego związek się nie udał? I to oczywiście z tego powodu była ta próba samobójcza. Z miłości, ale dlaczego? Bo ona była starozakonna. Ona była katoliczką, on był starozakonny, sorry. I tutaj widzimy znowu konflikt tragiczny.
Jakby to społeczeństwo nie przeszkadza, religia przeszkadza, a oni się kochali. I tutaj mamy, oczywiście te wszystkie obrazy innych par są dla nas tak naprawdę rzutem na to, jak to wygląda z Łęcką i Wokulskim. Bo oni też nie mogą być ze sobą, dlaczego? Dlatego, że są z innych klas społecznych. To jest problem. Też taką samą parą, która jest odwzorowaniem tych losów, co by się potoczyło, jakby to się mogło potoczyć, bo zobaczcie, mamy, jak jest Wokulski i Łęcka, to mamy jeszcze dwie pary. Mamy tego Szumana plus tę dziewczynę. Nie pamiętam, czy ona występuje z imienia. I tutaj im się to nie udaje. A jest jeszcze jedna para. Jest to Baron Dalski i Ewelina Janowska. I im się udaje dojść do zaręczyn. To też jest, zobaczcie, tak dużo rozważań takich filozoficznych o tym, czym jest szczęście. Skoro Wokulski mówi, że ta biedota może być szczęśliwa, bo oni mało potrzebują. I on sobie myśli, że w tej cudzej skórze byłby szczęśliwszy. Rzecki być może jest szczęśliwy, odkąd, pomijając wszystkiego frustrację, które wynika z tego, że on się martwi o Wokulskiego. I to jest jedyny moment jego frustracji. On jest szczęśliwy, że o 6 rano zaczyna tę pracę i ma rytm dnia ustalony. Bardzo mnie rozbawił ten fragment, kiedy jest tam taki moment, w którym Wokulski wraca tam, jest jakoś zainteresowany tym Rossim, żeby mu dać ten prezent, ten album o Warszawie i Warszawiankach. Oczywiście chce się pod nim wydać Wokulski Łęckiej, tak? I Rzecki mówi, Boże, ten już całkowicie rozum postradał. Jeszcze do teatru chodzi, żeby mnie tylko nie wyciągnął. A ten przychodzi, go woła, mówi, masz iść, masz miejsce w pierwszym rzędzie, masz to dać aktorowi. I ten jest załamany, tylko on się boi tego teatru. To jest bardzo ważna scena, bo teatr jest symbolem tego całego świata. I to w teatrze wszyscy udają i być może dochodzą do prawdy. I dlatego Rzecki tak się broni przed teatrem. Bo to oddziela z maski. Jak wygląda obraz Paryża, żebyśmy dokładnie sobie dopełnili jeszcze jako powieść realistyczną, jako organizm. Nawet jest porównany do gąsienicy. I jest dużo fragmentów z wypracowań dotyczących tego obrazu Paryża. Wokulski, jak ma się spotkać z Suzinem i z Geistem, to... Pamiętacie, że Geist mówi na Wokulskiego Suzinę. On ich myli. I Wokulski... teraz mówi, nie, no inaczej się nazywam, ale tamten w ogóle jakby nie słuchał, nie? Czyli to jest taki szalony starzec. Wokulski ma dużo pieniędzy, świadczy o tym to, że będąc w Paryżu mieszka w Grand Hotel. I mamy tak, rozległ się nieokreślony hałas, na który składają się tukoty licznych włosów, dźwięki dzwonów, głosy ludzkie, trąbki, wystrzały i Bóg wie co. A wszystko przytłumione i odległe, szokujący widok. Nagle mówi, lustro na szafie. Wokulski przyjrzy się nim, czyli mamy chaos miasta, czyli widać, że cywilizacja. Nie, tam jest. Nie ma takiej ciszy, jak zamkniesz w pokoju. I Wokulski jest bardzo mocna scena. Bardzo mocna i ona też jest nawiązaniem do Teatru Mundi. Będziemy ją wspominać niejednokrotnie. Leży na tym łożu z Dachimem i nagle się przeraża. No właśnie, bo jest szafa z lustrem przed nim i on siebie widzi, takiego śmiesznego, w tym łożu z baldachimem. Takiego wylansowanego biznesmena w bogactwie. I sam się przeraża i mówi, że to jest sobowtór, który go ściga. Uciekł z Warszawy do Paryża i już wie przed czym, przed sobą. I znowu się by zobaczył. Zerwał się z łóżka, jego sobowtór zerwał się równie szybko. Pobiegł do okna, tamten także. Otworzył gorączkowe walizkę, żeby przebrać się i tamten również zaczął przebierać się. Widocznie z zamiarem wyjścia na miasto. Wokulski czuł, że musi uciec z tego pokoju. Widmo, przed którym wyjechał z Warszawy, było już tu i stało za progiem. Tak, to lustro, macie motyw lustra, który ukazuje prawdę, czyli fałsz też jednocześnie. Tak, bo przez to, że pokazuje, że to wszystko jest fałszywe, w odbiciu w lustrze do niego dociera, że on tylko gra. To nie jest on, on nie jest na swoim miejscu, się tu nie czuje, on udaje biznesmena. I to jest ważne, bo jak będziemy sobie oglądać Panią Bowary, tam Pani Bowary znowu ona chce być arystokratką. I ona jak pójdzie na bal, będzie co chwilę się oglądała w tych lustrach na balu, żeby zobaczyć swoją maskę, jak ona ładnie wygląda w tej sukni. Więc ten motyw lustra tutaj też będzie widoczny. Jak pamiętacie być może, jaka była definicja powieści. Co to jest powieść realistyczna? Stendhal w Czerwone i Czarne powiedział, że powieść to jest takie lustro ustawione na dziedzińcu. Czyli wszystko musi się w tym odbić, tak? Ta powieść realistyczna. Ale odbicie w lustrze jest zawsze odwrotnością. Nie? Więc gdzieś jest tam fałsz. Wokulski na początku jest szokowany tym całym wielkim miastem. Wyszedł przed bramę i zatrzymał się na chodniku. Mówimy już o Paryżu.
Ulica szeroka, wysadzona drzewami, w jednej chwili przelatuje około niego ze 6 powozów i żółty omnibus naładowany podróżnymi wewnątrz i na dachu. Na prawo, gdzieś bardzo daleka, widać plac, na lewo, pod hotelem, niedużą markizę, pod nią gromadę mężczyzn i kobiet, którzy siedzą przy okrągłych stoliczkach, prawie na chodniku i piją kawę. Panowie są jakby wydekoltowani, mają w dziurkach od guzików kwiaty lub wstążeczki, zakładają nogi na kolana akurat tak wysoko, jak przystoi w sąsiedztwie 5-piętrowych domów. To porównanie pokazuje, że to zupełnie inaczej zachowują mężczyźni we Francji, tak? I on nie wie, co ma z tym zrobić. Tu jest opisany chaos, że wszędzie siedzą na ulicach różni ludzie przy stoliczkach i sobie rozmawiają, więc on mówi, pójdę w kierunku ściany hotelu. W głębi na lewo widać potężny gmach, na parterze szereg arkad i posągów, na pierwszym piętrze olbrzymie kolumny kamienne i nieco mniejsze marmurowe ze złoconymi kapitelami. Na wysokości dachu w kątach orły i złocone posągi, unoszące się nad złoconymi fragmentami rozhukanych koni. Najbliżej płaski, daleko puła zakończona koroną, a jeszcze dalej dach trójkątny, równie dźwigający na szczycie grupę figur. Wszędzie marmur, brąz, złoto, wszędzie kolumny, posągi i medaliony. Może to opera? Ale tu jest więcej marmurów i brązów, aniżeli w całej Warszawie. Tu już widzimy powoli, im się ludzie pojawią ten zachwyt wielkim Paryżem. Tak tym oddechem, bogactwem i ten zachwyt od przerażenia chaosem z ulic i tego, że za chwileczkę mam tutaj fragmenty mówiące o tym, że on jest gdzieś tam umęczony tym, że co chwilę ktoś do niego podbiega, sprzedaje mu gazetę, ludzie go zaczepiają, coś do niego gadają po francusku. Także są takie tłumy, że on nie może sobie przejść i pomyśleć. Z tego będzie co chwilę skakiwał w momenty zachwytu nad tym miastem. I mamy tak. Ktoś wsuwa Wokulskiemu książkę w rękę, on płaci 3 franki, przechodzi na drugą stronę ulicy, idzie szybko, lecz pomimo to wiedzie, że wszyscy go wyprzedzą powozy i piesi. Oczywiście jest to jakiś olbrzymi wyścig, więc przyspiesza kroku, choć jeszcze nikogo nie wyścignął, już zwraca na siebie powszechną uwagę. Jego przede wszystkim atakują roznosiciele gazet i książek, na niego patrzą kobiety, z niego w drwiący sposób uśmiechają się mężczyźni. Czuje, że on Wokulski, który tyle hałasu robił w Warszawie, tutaj jest onieśmielony jak dziecko i dobrze mu z tym. W końcu nie jest tym ważniakiem, tu jest nikim. Tak? Zwracają na niego uwagę jako na dziwnego. A jakże pragnąłby znowu zostać dzieckiem z owej epoki, kiedy to jego ojciec naradzał się z przyjaciółmi, czy go oddać do kupca, czy do szkół. I on teraz zaczyna sobie myśleć o tym, co by było, gdyby miał inny start. To jest bardzo ważne. Dalej będziemy mieć opisy ulic. Będzie widział kobiety i będzie ulegał złudzeniu, że właśnie widzi Łęską, będzie za nią szedł jakąś tam kobietą. Tak jest, jak się o kimś myśli. Nagle poczuje, że siły go opuszczają. Na szczęście jest obok kawiarnia, rzuca się na krzesło tu przy chodniku. Zjawia się garçon, o coś pyta, następnie przynosi mazagran. Jednocześnie jakaś kwiaciarka przypina mu róże do tużurka, a roznosiciel gadżet kładzie przed nim figaro. Wokulski tej rzuca 10 franków. Temu Franka, pije mazagran i zaczyna czytać jej królowa Izabela. Mnie gazetę. Nie może, bo było w artykule o jakiejś Izabeli wspomniane. Nie może, odrzuca to. Nie potrafi się odnaleźć. Przyspieszał tego obrazu Paryża. No oczywiście będzie zachwycony sklepami. Uzna, że jego sklep tutaj to wyglądał jak największa nędza, chociaż jest najlepszy w Warszawie. Ten Paryż wygląda, jakby wszyscy mieszkańcy czuli potrzebę ciągłego komunikowania się, jeżeli nie w kawiarniach, to za pomocą gangu. I dachy są jakieś oryginalne, wysokie, obładowane kominami, najeżone blaszanymi kominkami i szpicami. I na ulicach co krok wyrasta albo drzewo, albo latarnia, albo kiosk. W zarazie mamy zachwyt. Ludzie w szybkim biegu. Wokulskiemu zdaje się, że wydobyty z martwej wody wpadł nagle w ukrop, którym burzy się i szumi i pryska. On, człowiek dojrzały, w swoim klimacie gwałtownym, poczuł się tu jak flegmatyczne dziecko, któremu imponuje wszystko i wszyscy. No właśnie, bo on się nie umie to odnaleźć. Wszyscy pędzą, a on jeden nie nadąża za tym tłumem. Wszyscy mu coś wciskają, jakby dostaje takiego ataku dźwięków, ludzi. Tymczasem dookoła niego wciąż w rejki pi i szumi i pryska. Tak mam opisane miasto. Wokulski stopniowo zapada się w odurzenie. Przestaje słyszeć hałaśliwą rozmowę przechodniów. Potem głuchnie na krzyki handlarzy ulicznych, czyli zawiesi się w swoich myślach. Wreszcie na turkot kół. Potem zdaje mi się, że już gdzieś widział takie domy, taki ruch, takie kawiarnie. Później myśli, że ostatecznie jest to nic wielkiego, a nareszcie budzą się w nim zdolności krytyczne i mówi sobie, że kiedykolwiek w Paryżu częściej można słyszeć język francuski, aniżeli w Warszawie, to jednak akcent tutejszy jest gorszy i wymowa mniej wyraźna. Znowu będzie tam mnóstwo ulic wypisanych, dokładnie co w co skręca.
na którym placu on się znajduje i tak dalej. Będzie się zachwycał tymi budynkami. W końcu jak już będzie taki zamroczony tym miastem, to znajdzie swój grand hotel i będzie mógł wrócić do domu, czy do hotelu. Ale to jest jeszcze ważne. To jest taki standardowy fragment wypracowań. Uderzyło go naprzód, że Paryż jest podobny do olbrzymiego półmiska. O 9 wiorstach szerokości z północy na południe i o 11 długości ze wschodu na zachód. Półmisek ten w stronie południowej jest pęknięty i przedzielony sekwaną, która przecina go łukiem biegnącym od kąta południowo-wschodniego przez środek miasta i skręca do kąta południowo-zachodniego. Ośmioletnie dziecko mogłoby wyrysować taki plan. On zaczyna już mówić obrazowo o tym mieście. No dobrze, mówi. Ale gdzież tu jest jakikolwiek ład w ustawieniu osobliwych budynków? Notre Dame w jednej stronie, Trocadero w innej, Louvre, Giełda, Sorbona, chaos i tyle. Lecz gdy pilniej zaczął rozglądać się w planie Paryża, spostrzegł to, czego nie dożyli rodowici Paryżanie. Co byłoby nie dziwne w sumie, jak mam komentarz. Ani nawet Boedeker, roszczący sobie prawo do orientowania się po Europie. Paryż, pomimo pozornego chaosu, ma plan, ma logikę. Chociaż budowano go przez kilkanaście wieków miliony ludzi, nic nie wiedząc o sobie i bynajmniej nie myśląc o logice i stylu. Paryż posiada to, co można by nazwać kręgosłupem, osią krystalizacji miasta. Lasek leży w stronie południowo-wschodniej, krańc Lasku Bolońskiego w południowo-zachodniej stronie Paryża i tak dalej. I tutaj będziemy mieć za chwileczkę porównanie tej gąsienicy, której ogon opiera się o plac Bastylii, głowa o łuk gwiazdy. Gąsienica ta posiada wiele nóżek krótszych i dłuższych i tutaj mamy znowu opisane różne miejsca w Paryżu. Niezależnie od osi krystalizacyjnej i prawidłowości w ogólnym konturze miasta, Wokulski przekonał się jeszcze, o czym zresztą mówił przewodniki, że w Paryżu istnieją całe dziedziny prac ludzkich i jakiś porządek w ich układzie. Pomiędzy placem Bastylii i placem Rzeczypospolitej skupia się przemysł i rzemiosło. Naprzeciw nich po drugiej stronie Sekwany leży dzielnica łacińska, gniazdo uczących się uczonych. Między operą, placem Rzeczypospolitej i Sekwaną gromadzi się handel i tak dalej. Czyli mamy nie jedynie, że jasny plan miasta to jeszcze podzielone na to, że tutaj na przykład to można kupić, tu można to załatwić, a tutaj to. Tylko najważniejsze dla niego jest to, że tego nikt przecież nie zaplanował. Jak to się stało, że to jest uporządkowane? To jest pytanie Wokulskiego. Obserwacje te zbudziły w duszy Wokulskiego nowe prądy, o których pierwej nie myślał albo myślał niedokładnie. Zatem wielkie miasto, jak roślina i zwierzę, ma właściwą sobie anatomię i fizjologię. Zatem praca milionów ludzi, którzy tak głośno krzyczą o swojej wolnej woli, wydaje te same skutki, co praca pszczół, budujących regularne plastry, mrówek, znoszących ostrokrężne kopce, albo związków chemicznych, układających się w regularne kształty. Nie ma więc w społeczeństwie przypadku, ale nieugięte prawo, które jakby na ironię z ludzkiej pychy tak wyraźnie objawia się w życiu najkapryśniejszego narodu Francuzów. Jeszcze im pojechał. Rządzili nimi Merowingowie, Karolwingowie, Bourboni, Bonapartowie. Były trzy republiki, parę anarchii, była inkwizycja i te rządcy ministrowie zmieniali się jak krój sukien albo obłoki na niebie. Lecz pomimo tylu zmian, tak na pozór głęboki, Paryż coraz dokładniej przebierał formy półmiska rozdartego przez sekwanę. Coraz wyraźniej rysowała się na nim oś krystalizacji biegnąca z placu Bastylii do łuku gwiazdy. Coraz jaśniej odgraniczały się dzielnice uczonej przemysłowa, rodowa i handlowa, wojskowa i dobrobkiewiczowska. Ten sam fatalizm postrzegł Wokulski w historii kilkunastu głośniejszych rodzin paryskich i tak dalej. Wokulski, rozmyślając o tej dziwnej prawidłowości w faktach, uznając za nieprawidłowe, przeczuwał, że jeżeli co mogłoby go uleczyć z apatii, to chyba tego rodzaju badania. Jestem dziki człowiek, mówił sobie, więc wpadłem w obłęd, ale wydobędzie mnie z niego cywilizacja. Niesamowite. Myślę, że cywilizacja go właśnie uratuje. Bo tutaj mógłby prowadzić badania, a badania zajmują głowę, a jego głowa jest zajęta emocjami. Ale później po rozmowie z Geistem dojdzie do jeszcze innych wniosków. Słuchajcie. I wyobraziłem sobie, jakby to było, gdybym zamiast w Warszawie przyszedł na świat w Paryżu. Przede wszystkim dzięki mnóstwu instytucji mógłbym więcej nauczyć się w dziedzictwie. Później nawet dostawczy się do kupca. Doznałbym mniej przykrości, a więcej pomocy w studiach. Dalej nie pracowałbym nad perpetuum mobile, przekonawszy, że w tutejszych muzeach istnieje wiele podobnych machin, które nigdy nie funkcjonowały. Gdyby zaś wziął się do kierowania balonami, znalazłby gotowe modele, całe grupy podobnych jak on, marzycieli, a nawet pomoc w razie praktycznych pomysłów. Po pierwsze, miasto jest organizmem. To jedna rzecz. Po drugie, on dochodzi do wniosku, że to, gdzie się urodzisz, determinuje twój byt. I uważa to za wielką niesprawiedliwość, bo on by mógł być świetnym badaczem, ale urodził się w Warszawie.
A w Paryżu, to nad czym on pracował w Warszawie i wszyscy się z niego śmiali i nie miał materiałów, w Paryżu już dawno zostało odkryte, że to nie ma sensu i badania postąpiły dalej. Bo ludzie tam się edukują, są kółka, są spotkania naukowców, oni mogą razem to opracowywać. Co więcej, mógłby tworzyć różne machiny, bazując na już cudzych pracach, tak? Że mógłby to rozwijać dalej, a nie budować wszystko od podstaw i być wytykany palcem jako dziwak. I teraz zobaczcie, to jest porównanie, znowu, które możemy zestawić w jego rozmyślaniach Łęcką i Marianny. Robią to samo, tylko są z innych klas społecznych, ważne, gdzie się urodziły. Słuchajcie, jeszcze jest taki nurt powieści realistycznej, który się nazywa naturalizmem. Naturalizm to jest taki nurt w sztuce, który pokazuje się właśnie brud, smród i ubóstwo. Tak, czyli to wszystko, bo skoro co nieszczęśliwe, bo skoro literatura, powieść ma być tym lustrem postawione na dziedzińcu, to nie tylko odbija to, co piękne, ale także to, co jest przyziemne. I to jest o tyle ważne, że literatura miała pobudzać społeczników do działania, wskazywać problemy. To tak jak dzisiaj działa prasa, że wskazujemy na przykład reportaże, nie? Że nad plaku i to będzie trzeba popracować. Tu są ludzie nieszczęśliwi. I to samo tutaj mamy. I taki mamy obraz Powiśla. Ten obraz Powiśla też będzie uwarunkowany od tego, kiedy tam chodzi Wokulski. To znaczy, kiedy będzie załamany po rozmowie albo nierozmowie z Łęcką, będzie gorzej opisywał to Powiśle i losy ludzi. Jak Werther, bardzo. Znowu mamy tę przyrodę, tylko to przyrodą teraz będzie społeczeństwo. Szedł woźną pod górę rozmarzony i czuł, że w ciągu kilku godzin, które spędził w nadrzecznej dzielnicy, zaszła w nim jakaś zmiana. Dawniej, 10 lat temu, rok temu, wczoraj jeszcze, przechodząc ulicami, nie spotykałby na nich nic szczególnego. Snuli się ludzie, jeździły dorożki, sklepy otwierały się gościnne, objęcia dla przychodniów, a teraz przybył mu jakby nowy zmysł. Każdy obdarty człowiek wydawał mu się istotą wołającą ratunek, tym głośniej, że nic nie mówił, tylko rzucał trwożne spojrzenia, jak w kolc z złamaną nogą. Każda uboga kobieta wydawała mu się praczką, która wyżartymi od mydła rękami powstrzymuje rodzinę przed brzegiem nędzy i upadku. Każde mizerne dziecko wydawało mu się skazane na śmierć przedwczesną albo na spędzenie dni i nocy w śmietniku przy ulicy Dobrej. I nie tylko obchodzili go ludzie. Czuł zmęczenie koń ciągnących ciężkie wozy i ból ich karków tartych do krwi przez homonto. Czuł obawę psa, który szczekał na ulicy, zgubiwszy pana, i rozpacz chudej suki z obwisłymi wymionami, która na próżno biegała od rynsztoka do rynsztoka, szukając strawy dla siebie i szczeniąt. I jeszcze, na domiar cierpień, bolały go drzewa, obdarte skory, bruki podobne do powybijanych zębów, wilgoć na ścianach, połamane sprzęty i podarte odzież. Zdawało mu się, że każda taka rzecz jest chora albo zraniona, że skarży się, patrzy jak cierpie i że tylko on słyszy i rozumie jej skargi. A ta szczególna zdolność odczuwania cudzego bólu rodziła się w nim dopiero dziś, przed godziną, czyli na Powiślu. Mamy jeszcze Obojrzę, mamy też tam wspominaną w ogóle ulicę Bednarską. To tam Rzecki, jak jedzie do Warszawy, wysiada na Bednarskiej z tym tłumem ludzi z tej dorożki i mówi, że te koce, którym byli przykryci, były bardziej zaludnione niż chyba tam Paryż czy coś takiego. W sensie to było tyle robactwa, wszy i tak dalej w tych kocach. Nie? I on wysiada w tej dzielnicy biedy właśnie na ulicy Bednarskiej, gdzie kiedyś była nasza szkoła. Właśnie w tym punkcie. Więc też jest tam zarysowana. Wokulski doszedł do brzegu Wisły i zdumiał się. Na kilkumurgowej przestrzeni wznosił się tu pagórek najobrzydliwszych śmieci, cuchnących, niemal ruszających się pod słońcem. To jest naturalizm. O kilkadziesiąt kroków dalej leżały zbiorniki wody, którą piła Warszawa. Chodzi tutaj o te ujęcia wodociągowe między Karową a Lipową. One wtedy kiedyś były nazywane smakami. To było to, co zasiedlało Stare Miasto w wodę. O tutaj myślał. Jest on blisko wszelkiej zarazy. Co człowiek dziś wyrzuci ze swojego mieszkania, jutro wypije. Później przenosi się na Powązki. Z drugiej znowu strony miasta razi bliźnich pozostałych przy życiu. Bulwar tutaj, kanały i woda źródlana na górze i można by ocalić rok rocznie kilka tysięcy ludzi od śmierci, a kilkadziesiąt tysięcy od chorób. Niewielka praca, zysk nieobliczony. Natura umie wynagradzać. Ciekawa myśl. Długo trzeba było czekać na to, aż te myśli były przerodzone w to, że też można się zarazić od wody i żeby nie wyrzucać wszędzie śmieci. Dalej mówi dużo o tych widmach ukrytych chorób. Będzie też mówił o tym, że te dzieci, które w kolejnym spotkaniu z Powiślem, że jedyne, co może spotkać tych dzieci najlepszego, to jest przedwczesna śmierć. To im by życzył bardziej niż to życie w biedzie. Zatem hasła epoki. Jak robiliśmy sobie pozytywizm, to mówiliśmy o takich rzeczach jak organicyzm, emancypacja kobiet, asymilacja Żydów. Dużo takich pojęć było.
i jak to jest realizowane w lalce, która jest powieścią realistyczną. Co więcej, powieścią rozrachunkową. To jest bardzo ważne, piszę sobie wielkimi literami, że to jest powieść rozrachunkowa z czasami społeczeństwem. Znaczy mamy ideę w tych wielkich hasłach epoki, a lalka nam pokazuje realizację. Jak mamy Wokulskiego i Łęcko i my nie wiemy, jak to się potoczy, teoretycznie, mamy tego Szumana, któremu się nie udało, doprowadzało go do próby samobójczej. Mamy dwie pary, które są ze sobą. Mamy Barona Dalskiego i Ewelinę Janowską. Baron Dalski, jak sama nazwa wskazuje, jest arystokratą, bardzo bogatym i bardzo starym. Ewelina Janowska jest młodą dziewczynką i na wyjeździe za Sławku bardzo dobrze to widać, jak on jej się podlizuje, jest zachwycony, że ona przyjęła go zaręczyny, a ona sobie dobrze zdaje sprawę z tego, że robi to dlatego, że stary i tak niedługo umrze i będzie miał jego pieniądze. Czyli mamy niby te idee, które sobie wypisywali się na pierwszej lekcji z pozytywizmu, a lalka nam pokaże, jak one nie mają związku z rzeczywistością. Bo macie pracę u podstaw, czyli edukację i pomaganie też tym warstwom biednym, to też się wiąże z organicyzmem, dawanie im pracy. Mamy hasła epoki. Zatem Wokulski daje maszynę, pracę, pomaga Mariannie, daje też pracę Węgiełkowi i co więcej, wynajmie jeszcze dla nich mieszkanie, żeby mogli być razem. Najpierw samej Mariannie, później tam oni będą mieszkać razem. Wydaje się super, nie? On jest tym, nie dość, że filantropem, to jeszcze takim naprawdę pozytywistą, bo pomógł ludziom z biedoty wyjść, żeby na siebie zarabiali. Jak się skończy ten związek? Na początku powie, że go to nie interesuje, a później powie, że nie można na nią patrzeć, że jej brzydzi. Ona będzie w szczęśliwym małżeństwie z Węgiełkiem, ale to małżeństwo będzie krótko szczęśliwe, bo Węgiełka zacznie to boleć jednak, że ona jest była prostytutką i będzie taki kryzysowy moment, jak oni pojadą na wycieczkę do Zasławka i to jest genialnie przedstawione w tym spektaklu w Krakowie. I jest tam taka scena, jak ona dostaje ataku paniki, jak oni są w Zasławku i on nie wie dlaczego, jest na nią wściekły i patrzą, a tam z daleka jest mężczyzna jakiś sobie tam stoi. Okazuje się, że jest Kazimierz Starski i że to on prawdopodobnie ją zgwałcił, kiedy ona była mała i dlatego ona poszła na drogę nierządu. I ona jest przerażona tym i po prostu widząc tego człowieka wpada w paranoję. A co robi jej mąż, Węgiełek? On ją uderza i nazywa po prostu suką. Więc mamy rozpad. Okazuje się, że Wokulski, który chciał pomóc i dać szczęście ludziom, tej parze, dać im nowe życie, nowe szanse, doprowadził też do nieszczęścia dwójki, niechcący. Ale to jest właśnie powieść rozrachunkowa, co się dzieje z tymi hasłami epoki. Wokulski żył według haseł, był idealistą. A Baron Dalski i ta Ewelina Janowska, wszystko jest fałszywe. Czyli te związki, które są udane w tej powieści, one są fałszywe. Więc też mamy znowu ten ostatni tytuł ostatniego rozdziału. Wielokropek, znak zapytania, wielokropek. Czy gdyby Wokulski był z Łęcką, żeby im się udało w tym małżeństwie, to czy oni byliby szczęśliwi? Ona robiłaby to samo, co robiła Ewelina Janowska. Spotykałaby się z innymi, testowałaby z innymi, żyłaby z jego pieniędzy. Z drugiej strony obawiam się, że gdyby oni doszło do tego ich małżeństwa, to w pewnym momencie oni by ją zamknął pewnie w pokoju, nie pozwolił nigdzie wychodzić, bo to już jest ten poziom obsesji. Pamiętacie, że nawet Ochockiego, on co sekundę, nawet że go polubił, to i tak myślę sobie ten kandydat do Łęckiej. Jak się ma emancypacja kobiet w lalce? Mamy pracę dla Marianny, mamy pracę dla Heleny Stawskiej, ona też staje po prostu za radę w sklepie i może zarobić na siebie i swoją rodzinę, swoją córkę, swoją matkę też, tak? Helena Stawska. Generalnie daje się ludziom, kobietom też tutaj pracę, ale najfajniejszym właśnie tym obrazem, a najbardziej szokującym, ona nie jest chyba kobietą, którą się lubi w tamtym miejscu, to jest właśnie Wąsowska. Ona też jest genialnie zagrana w tym spektaklu. Zobaczcie, ona może wszystko. Ona kokietuje, mówi, że ja się tylko tobą bawię, że ona potrzebuje krótkich romansów, ona nie jest teraz do małżeństwa. Zupełnie jak nie te wszystkie inne kobiety. Nie? Ona jest szokująca i ona jest tam na tyle postępowa, że też ciągle wchodzi w konflikt z mężczyznami. Ta rozmowa jest pomiędzy flirtem a konfliktem cały czas. Mamy dwie drogi, to jest otwarte zakończenie. Ludzie słyszą, słyszymy znowu powieść polifoniczną, czyli pogłoski. Jedne, że podobno wyjechał do Paryża i pracuje z Geistem nad jakimiś pracami naukowymi. Drugie, to, że był wielki wybuch w Zasławiu i prawdopodobnie popełnił samobójstwo, wysadził się. Bo w Wokulskim walczyły dwie dusze. Pozytywisty i romantyka. I to jakie zakończenie wybieracie, to jest decyzja wasza. Czy uważacie, że przeważył pozytywista, czy romantyk?
Asymilacja Żydów, to już sobie mówiliśmy. Henryk Schlangbaum chce być Polakiem. Ojciec mi może mu tego darować. Staje się Szlangowskim, ani Polacy, ani Żydzi go wtedy nie traktują poważnie. Tak jest wyśmiany. To asymilacja Żydów też jest nieźle, bo tam są wzmianki o tym jeszcze w pierwszym tomie, że wzmagają się ruchy antysemickie. I też stary Schlangbaum o tym mówi, to akurat to był jest śmieszny moment, kiedy, że nie chcą drukować jego tych zagadek. Nie, że to też już jest na pewno odruch antysemityzmu. To nie były super zabawne, te zagadki. I Wokulski tak na to patrzy i go tak pogardza, dobra, idź tam. Nie, po prostu to jest słabe, no dlatego cię nie drukują, to nie jest antysemityzm. Ale tam jest dużo też takich przesłanek, jak na przykład Henryk Schlangbaum po kupieniu kamienicy ma podjechać dorożką i wsiada do tej dorożki i mu mówią, ile będzie kosztował kurs. On chciał tak na szybko tylko podjechać, może nawet za darmo. I mu każą zapłacić za ten kurs i jeszcze jakieś tam 2 grosze za tego poprzedniego, który nie miał klienta. I on jest oburzony, ale mówi, no muszę to zrobić, bo przecież to są ruchy antysemickie, jak nie zapłacę. Czyli jest też jakiś taki lęk w nim. Czyli to już pokazane, że ten asymilacja Żydów nie do końca się udawała. Organizm to wiemy, miasto jest organizmem, tak? I jak jest chore po Wiśle, no to i społeczeństwo jest chore. Tak, to też mamy, cały system dla Wokulskiego działał jako organizm, który jest zdeterminowany biologicznie, nieplanowany w Paryżu. I tu też mamy choroby do konkretnych klas społecznych, tak? Mamy tutaj chorą arystokrację, będziemy sobie też rozpisywać jako cechy powieści realistycznej, kto do jakiego stanu należał, jakiej klasy. Musimy to sobie rozpisać, to wtedy będzie się mieć też łatwo tych ludzi. Co tutaj jeszcze mamy z tych elementów? Asymilacja, emancypacja, organizm, praca u podstaw. No wszystko, tych haseł.